Cześć, z tej strony CreepyTubeGame. Witam Was dzisiaj w odcinku z EAFC, turniej reprezentacji. Jak w poprzedniej wersji, oczywiście, jak to było jeszcze FIFA 23, robiliśmy też taki turniej reprezentacji, gdzie pokonała Anglia Argentynę w finale. Tylko że wtedy tam były 34 reprezentacje, teraz mamy 30, a wiadomo, muszą być 32, więc mamy tak. Teraz ja wytłumaczę: jest Argentyna, Belgia, Chorwacja, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Gana, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Irlandia Północna. No nie wiem, nad czym się różnimy, ale to nieważne. Islandia, Katar, Maroko, Meksyk, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Polska, Portugalia, Rumunia, Shandong, Taishan, czyli reprezentacja Chin. Szkocja, Szwecja, Ukraina, USA, Walia, Węgry, Włochy i WS Wanderers, czyli reprezentacja Australii. Wiem oczywiście, że to nie jest reprezentacja Australii, ale próbowałem wziąć najlepszą drużynę właśnie z tej ligi, więc może zadziała. Więc reprezentacja Australii, reprezentacja Chin szykuje się. Nie wiem, jakie będą tutaj teraz właśnie same pary. Pierwszą parą na rozpoczęcie tego całego turnieju jest to Ghana z USA. Zobaczmy te wszystkie pary, jak to wygląda. Więc tak, Ghana kontra USA, Irlandia Północna kontra Rumunia, Portugalia kontra Dania, Chorwacja kontra Francja, Norwegia kontra Maroko, Chiny kontra Hiszpania, Australia kontra Meksyk, Niemcy kontra Szwecja, Czechy kontra Ukraina, Szkocja kontra Belgia, Anglia kontra Katar, Węgry kontra Islandia i z kim zawalczy zaraz Polska? Polska kontra Walia, Irlandia, przepraszam, kontra Holandia, Nowa Zelandia kontra Włochy i Argentyna kontra Finlandia. Więc dostaliśmy lepszego przeciwnika niż poprzednio, bo poprzednim przeciwnikiem samej właśnie naszej drużyny reprezentacji Polski było oczywiście Portugalia. I na sam początek, moi drodzy, mamy dosłownie tutaj czyszczenie. USA pokonuje Ganę 3-1 w pierwszym meczu turniejowym, więc się rozpoczyna wyśmienicie. Irlandia Północna kontra Rumunia. No tutaj ciężko mi wytypować jakkolwiek zwycięzcę, bo nie znam ani tej jakiejkolwiek reprezentacji tak dobrze, ale wygrywa Irlandia Północna. I Rumunia będzie grała w 10, znaczy nie w 10, ale grała w 10 pod koniec meczu. Kolejnym meczem będzie to Portugalia kontra Dania. No i tutaj chyba myślę, że zaskoczenia nie będzie i wygra tutaj Portugalia. Tak jest. Otavio Ronaldo i Rafa Leao. Też większym zaskoczeniem był Meksyk w poprzednim turnieju. Czy teraz zaskoczą? Czy może reprezentacja Maroka? Reprezentacja Kataru? Reprezentacja Polski w finale? Zobaczymy. Teraz ciekawy bardzo mecz, patrząc na reprezentację Francji. Mają tam potężnych zawodników, ale też myślę, że Chorwacja będzie walczyła. Jest remis. Może Francja odpaść już w pierwszym etapie turnieju, w pierwszym etapie pucharu. Mogą zrobić oczywiście jakkolwiek same grupy, ale to też chyba sensu by nie miało. Norwegia kontra Maroko, więc ciekawe starcie dwóch drużyn. No i wygrywa reprezentacja Norwegii. Maroko, no niestety musi się pogodzić z porażką, ale jeszcze będą mieli drugi mecz, więc nie muszą się jakkolwiek niczym przejmować. Teraz Chiny kontra Hiszpania. Zobaczmy, czy jednak poradzi sobie drużyna Chin z Hiszpanią. I no niestety dostali tutaj oczywiście 3-0, ale została jeszcze reprezentacja Australii, która będzie grała z Meksykiem, no ale tutaj no chyba szanujmy się z takim składem. Nie, no tutaj wygrywa reprezentacja Meksyku, ale tu jednak Australia pokonuje Meksyk. Ulala, ulala, chyba tego nawet ja bym się nie spodziewał, szczerze. Niemcy kontra Szwecja, no i tutaj no chyba myślę, że jakkolwiek no Niemcy nie dadzą się jakkolwiek upokorzyć. Jednak dadzą, Kulusewski strzela na 1-0 i no Niemcy w tarapatach są, przegrywają i czy odpadną w pierwszej rundzie. Czechy kontra Ukraina. Bardzo dobrych zawodników mają. Ja chcę tylko zobaczyć, czy gra Patryk Szik jakkolwiek. Patryka Szika nie ma powołanego. Nie powołali Patryka Szika. Ja zobaczę, czy może to jednak im coś da. No jest remis. Mykhajlo Mudryk tutaj dał gola na prowadzenie dla reprezentacji Ukrainy. Teraz czas na mecz Szkocja kontra Belgia. No i czy będzie zaskoczenie? Czy będzie zaskoczenie grając w Francji 5-2-2-1? Czy Szkocja zaskoczy z Belgią? No tutaj niestety się nie dało. No. Belgia no, tutaj zmasakrowali 3-1. Teraz czas
na starcie Anglii z Katarem. No i tutaj chyba nie widzę jakkolwiek żadnego zaskoczenia, jeżeli wygrana reprezentacja Anglii. No właśnie, 3 do 1. Mogło być 4, ale strzela Afif, wtedy to też ciekawe, że Katar strzela bramkę. Węgry kontra Islandia. I też bardzo ciekawe starcie. Czy jednak tutaj drużyna Szoboszlaja, no, jakkolwiek tutaj daje radę, Gazdag, dwie bramki. Więc na razie wygląda to bardzo, ale to bardzo dobrze. Teraz czas na potężny mecz. Reprezentacja Polski z Walią. Wychodzą formacją 5-1-2-2 chyba. Nie, 5-3-2 przytrzymanym. I zobaczmy, czy reprezentacja Polski poradzi sobie z reprezentacją Walii. No i przegrywają. Ajajaj, 5 strzałów, no i 0 bramek. Czy to będzie koniec dla reprezentacji Polski w pierwszej rundzie? Najpierw to była Portugalia, teraz Walia. Irlandia kontra Holandia. No to jedno zaskoczeń nie może być. No i nie ma. Irlandia dostaje 3 u siebie. Lecimy teraz z kolejnym meczem. To będzie mecz Nowej Zelandii z Włochami. Czy jednak zaskoczy Nowa Zelandia? Czy Nowa Zelandia zaskoczy z Włochami? No niestety nie. Włochy wygrywają 2 do 0 na spokojnie. Ostatnim meczem przed dwóch meczami jest to Argentyna kontra Finlandia. I czy teraz uda się wygrać Argentynie? Leo Messi i jego spółka wygrywają, chociaż od 6 minuty przegrywali. Dwa strzały Finlandii tutaj pokazały, że jednak umieją wykorzystać tę akcję. I mieli po prostu 50% 50% bramek. Czas na kolejny mecz. Właśnie USA z Ganą. No i tutaj chyba nie będzie jakiegoś zaskoczenia. No jest remis i USA przechodzi do następnej rundy. Teraz czas na mecz Rumunii z Irlandią. Dobra. To nie będę tego zmieniać jakkolwiek. Rumunia kontra Irlandia Północna. Kto przejdzie dalej? Przechodzi Rumunia po rzutach karnych, ale tego się chyba nikt nie spodziewał. No i tutaj zobaczcie, co się działo. Zobaczcie to, 89. minuta. No i tutaj praktycznie już myśleli, 87. minuta, już wygrywają. Nie, wchodzi Stanciu, strzela dwie bramki i nie, nie strzelił chyba karnego, bo chyba nie strzelał. No strzelił karnego jednak, proszę bardzo. No i przechodzi dalej reprezentacja Rumunii. Teraz czas na Danię z Portugalią. No i tutaj chyba zaskoczeń też większych nie będzie, jeżeli Portugalia zwycięży to spotkanie. No właśnie, Rafa Leão, dwie bramki. No i tutaj naprawdę Portugalia ma szansę na co najmniej półfinał. Teraz czas na też ciekawy mecz, jeżeli reprezentacja Francji przegra. Francja kontra Chorwacja. Jak to wyjdzie? No i wygrywa Francja. Było blisko od kolejnego szoku, bo chyba jak pamiętam, reprezentację Francji wyrzucił Meksyk. Teraz czas na Maroko kontra Norwegia. Też ciekawe starcie i wygrywa Norwegia po rzutach karnych. Co tu się stało? Erling Haaland dosłownie już wywalił na prowadzenie, już dosłownie, już wywalił to na prowadzenie 3-1. No i proszę bardzo, tak to się kończy. Tak to się po prostu kończy. Więc Norwegia przechodzi dalej. Czas na Hiszpania kontra Chiny. Więc tutaj chyba będzie jakieś niewielkie zaskoczenie, jeżeli tutaj, no właśnie, 3-1 odpada reprezentacja Chin. Teraz czas na chyba reprezentację Australii. Dokładnie z Meksykiem. Meksyk przegrał z reprezentacją Australii. Czy Australia znowu zaskoczy? No tutaj, no niestety się nie podziało. No i Meksyk. No, tutaj no próbowali, cisnęli do końca, ale Australia odpada, Meksyk przechodzi dalej. Mam nadzieję, że Polska jakoś jeszcze uda im się pokonać Walię. Teraz czas na jeszcze większe zaskoczenie, Szwecja kontra Niemcy. Czy Niemcy zostaną wyrzuceni? No nie, no odkuwają się 3 do 0 na wyjeździe, no i Niemcy przechodzą dalej do następnej rundy. Czas teraz na mecz Ukraina-Czechy, który zakończył się 1-1, czyli remis. I teraz może być jakieś zaskoczenie. Jest 2-2, czyli będziemy mieli jakkolwiek na wyjeździe. No wiadomo, bramkowo, bo nie było karnych. Belgia kontra Szkocja. I tutaj mamy 2-2. Próbowali, jak już było 5-1, to już chyba Szkocja mogła powiedzieć, że już do domu jadą. Już po prostu jadą do domu, ale jednak walczyli i strzelili dwie bramki. Katar kontra Anglia.
3-1 w pierwszym meczu. Czy Katar się odkuje? No niestety nie. 3-0. No i Katar leci do domu. Mam nadzieję, że Polska zdoła zrewanżować się w Walii. Zobaczmy. Islandia kontra Węgry. Czy to będzie zaskoczenie? No jest 2-1. I chyba nastał ten moment meczu reprezentacji Polski. Tak jest. Zobaczmy, czy Polska wygra z reprezentacją Walii. Czy uda im się zwyciężyć te spotkanie z reprezentacją Walii? Już wygrali z nimi w karnych. Czy Polska przejdzie dalej w turnieju? Ale tutaj się teraz rozgromili 5-2. Robert z hat-trickiem, jak usłyszał, że nie mają szans, to dajcie na milagę. No i pięknie, i pum, Polska przychodzi do następnej rundy. No, proszę bardzo, ciekawie się zrobiło. Holandia kontra Irlandia. No, powinna Polska, tu powinna jakkolwiek każda reprezentacja się teraz bać Polski po tym meczu. Tutaj zobaczmy, mamy 3-2, ale no, Holandia no, wygrywa dalej, przechodzi. Zaraz sobie popatrzymy na wyniki, zobaczymy, kto tam przyszedł dalej w meczu Ukraina-Czechy i Włochy kontra Nowa Zelandia. Tutaj nie było zaskoczeń. Może 3-0 Zelandia? Nie, 2-0 Włochy. I teraz zobaczyć, kto przeszedł dalej. I zobaczmy, jaka jest pierwsza para. Finlandia kontra. A nie, przepraszam, jeszcze Finlandia-Argentyna. Przepraszam, nie zapomniałem w ogóle o nich. Więc 2-1, czy Argentyna odpadnie? Odpada! Reprezentacja Argentyny odpada z Finlandią. Temu Pukki, człowiek, którego chciałem wyrzucić z Norwicza w karierze, gościu niszczy Argentynę. Leo Messi nie ma szans. Argentyna przegrywa z Finlandią. I pierwsze starcie USA-Rumunia. I zobaczmy, kto jakkolwiek przeszedł wtedy. Czechy pokonali Ukrainę. Okej. Okay. Tutaj nie ma chyba jakichś zaskoczeń. No nie ma. Tutaj nie ma, tutaj też nie, ale tutaj Argentyna przegrywa z Finlandią. No co tu się stało? Finlandia pokonuje Argentynę. No wow, no tutaj będą teraz underdogi. No dobra, przechodzimy dalej do kolejnego starcia. Reprezentacja USA kontra Rumunia. Pierwsze starcie, no i tutaj wygrywają 3-1. Czy to są ćwierćfinały? Nie, chyba. Nie, bo to jedna ósma. Jedna ósma to teraz nie, no nie mogą być teraz. Ale tutaj teraz mocne starcie. Portugalia kontra Francja. Ajajaj. Cristiano Ronaldo kontra Kylian Mbappé. Kto wyjdzie zwycięsko? 2-1 Ronaldo. Niestety jego bramka nie zdołała dać szansę Portugalii w tym meczu. Norwegia kontra Hiszpania. Erling Haaland kontra Alvaro Morata. Jak się ten mecz skończy? 4-2. Morata sieka bramki. Nawet dwie. A Erling Haaland, chłop się wnerwił, powiedział, a pierdyle. I gościu, nie dość, że nie da się już go użyć, to przez niego może reprezentacja Norwegii odpaść. Kolejnym starciem w 1/8 jest to Meksyk na Niemcy. Czy będzie zaskoczenie, czy Meksyk zaskoczy? Po raz kolejny, jak to zrobili w poprzednim turnieju, no i tutaj niestety się już odkuwają Niemcy. Niemcy się odkuwają i z kim zagra Polska? Polska nie gra na razie z nikim, została Holandia, więc możemy grać z Holandią. I Czechy kontra Belgia. Czechy kontra Belgia, jest remis, czyli jeszcze szansa na wyrzucenie Belgii z turnieju. Mam nadzieję, że Polska nie trafi na Holandię, chociaż może jest taka rzecz, że mogą na nich trafić. Anglia kontra Węgry. Kto przejdzie dalej w tym starciu? Bezbramkowy remis. No nie spodziewałbym się tego jakkolwiek po Anglii, ani po Węgrach. A tu proszę. No i mówiłem Polska, Holandia. No i tutaj będzie ciekawie. No i tutaj będzie ciekawie, czy jednak Polska da radę z Holandią, czy jednak odpuścimy sobie. No i chyba możemy już żegnać się z turniejem. 3-1. Chociaż nie wiem, no bo poradzili sobie jakkolwiek. A Finlandia zagra z Włochami. No i zaskoczenie było wyrzucenie Argentyny. I 3-2, więc jeszcze jest szansa na wyrzucenie reprezentacji Włoch. Jeszcze jest szansa. Drugi mecz. USA kontra Rumunia. Zobaczmy to starcie i 3-1. No i tutaj chyba nie było jakiegokolwiek zaskoczenia. USA przechodzi dalej. No i mamy pierwszego zwycięzcę. 6-2 w dwóch meczu.
Teraz czas na potężny mecz. Kto przyjdzie dalej? Francja czy Portugalia? Kto z tej drużyny przejdzie? No i Ronaldo nie dał rady. Nie dał rady. Reprezentacja Francji pokonuje Portugalię i Portugalia żegna się z tym turniejem. Jak to zrobiło? Reprezentacja Argentyny w pierwszym meczu z Finlandią. Hiszpania kontra Norwegia bez Erlinga Haalanda w pierwszym składzie i to prawie dało! Chociaż nie, bo jest 4-3. Dwumecz 8-5. Ciekawe bardzo starcie. I proszę bardzo, Sorloch, dwie bramki. No ciekawie. Nie ma Haalanda, to się popisuje. Dwumecz 8-5, na razie największy dwumecz. No i czy Meksyk zaskoczy? Mają trzy bramki do odrobienia, chociaż wątpię. Czy jednak Meksyk może zaskoczy? No nie, i przegrywają. Alvarez jeszcze czerwona kartka. Grali w 10, no i Meksyk odpada szybko. Ajajaj. Teraz czas na Belgię kontra Czechy. Tutaj zakończyło się jednobramkowym. Oj. Mogą tutaj Czechy teraz wejść przez bramki na wyjeździe. I Czechy pokonują Belgię. Proszę bardzo, kolejne zaskoczenie. Ajajaj. Proszę bardzo. Teraz czas na Węgry kontra Anglię. Czy jednak będzie zaskoczenie? No nie, a było blisko. Było blisko, ale Jude Bellingham się odpala. I jakkolwiek tutaj pozgramia reprezentację Węgier. I Anglia przechodzi dalej. Teraz czas na chyba największą kompromitację na razie, gdzie Polska chyba nie przejdzie dalej, ale zobaczmy, wszystko jest możliwe. No i było blisko, gdyby Lewandowski strzelił karnego. Wygralibyśmy to. I jeszcze graliśmy w dziesiątkę. Kiwior, czerwona kartka. I reprezentacja Polski odpada. No, boli to, naprawdę boli. No, próbowaliśmy 5-4, niestety szkoda. Czas na teraz na Finlandię, czyli największego na razie tutaj. Największe zaskoczenie tego turnieju, czy pokonują Włochy. No, byli blisko, ale Włochy pokonują Finlandię. I będziemy mieli teraz ćwierćfinały. Jakie to będą ćwierćfinały? Tego dowiemy się za chwilę. Pierwszym ćwierćfinałem USA, Francja. USA kontra Francja. Ciekawe starcie. Na sam początek Kylian Mbappé się w końcu obudzi i strzela bramkę. I tutaj pewnie reprezentacja Francji przejdzie do kolejnej rundy. Hiszpania kontra Niemcy. I zobaczmy. Hiszpania, Niemcy 1-1. Thomas Müller i Oyarzabal. Z kim zagra reprezentacja Włoch? Z Anglią? Nie, Czechy kontra Anglia, czyli też tutaj mocne zaskoczenie. Dwa razy Czechy pokonały, no i tutaj no chyba już bez zaskoczenia będzie. Czechy dwa razy wygrali poprzez bramki na wyjeździe. Także to zaskoczenie. A z kim zagrają Włochy? Z Holandią. Ujojoj. Wrócił De Jong, więc tutaj może pokazać klasę. No i pokazuje, proszę bardzo. Mówisz i masz. Mówisz mu, że ma formę, to proszę bardzo. To teraz mówię, że Mbappé nie strzeli jakiej bramki i będzie 1-0 dla USA. Przeliczyłem się. 4-1, Mbappé, Giroud dwie bramki. Jesus, to mamy mocnych faworytów do zwycięstwa tego turnieju. Jest oczywiście jeszcze prezentacja jakkolwiek Hiszpanii, Niemiec, Włoch, Anglii, Czech. Zobaczmy dalej. No i tutaj teraz proszę bardzo Rodrigo Gromi. Reprezentację Niemiec, znowu Thomas Müller strzela pierwszą bramkę, ale Rody się odpalił i Hiszpania przechodzi do kolejnej części tego turnieju. Czas na Anglię kontra Czechy. Czy tutaj będzie może jeszcze jakieś zaskoczenie, nie wiem, 3-0 ze strony Czech? No nie, no nie było szans nawet i Anglia przechodzi do półfinału. Więc mamy Francję, Hiszpanię i Anglię, czyli wcześniejszych zwycięzców. Czy obronią ten tytuł? Czy obronią tytuł reprezentacyjny? Czy Anglia zdoła to zrobić? No i tutaj mamy proszę bardzo Włochy. Ależ ciekawie, założę się, że będzie Hiszpania, Włochy, Anglia, Francja. Tak mi się wydaje, że tak będzie. I jest jednak na odwrót. Czyli mamy Francja, Hiszpania i Anglia, Włochy. Czy Mbappé i spółka zdołają jakkolwiek tutaj przetrwać i samodzielnie tutaj teraz wygrać? Jest 2-0 i będziemy mieli pewnie mieć finalistów
w tym turnieju. Proszę bardzo, kto by się tego spodziewał? Kolejny półfinał Anglia kontra Włochy. Czy Anglia obroni tytuł? Jest szansa! Harry Kane strzela dwie bramki. No, ciekawie. Jeżeli teraz Włochy nie dadzą z siebie 100%, to mamy już faworytów. Szybka symulacja. I mamy tutaj, no próbowała Hiszpania i mamy finalistę Francję. Czyli co, zobaczymy Francję, Anglia? Zobaczymy Francję, Anglię w tym finale. Zobaczmy, czy Włochy się odkują, czy mamy zwycięzców? Nie, i Anglia ma szansę obronić tytuł reprezentacyjny. Jak to zrobili wcześniej? Czy jest mecz o trzecie miejsce? Oczywiście, że nie ma. Ależ tutaj się dzieje Francja kontra Anglia, a to Argentyna, czyli finaliści odpadli z Finlandią w pierwszej rundzie. Gdyby ktoś mi to powiedział, że Argentyna przegra z Finlandią, bym go chyba wyśmiał. Ale teraz jak to widzę, to przepraszam, cofam moje słowa. Mieliście taką rację oczywiście. Reprezentacja Anglii zwyciężyła z Argentyną, więc teraz czas na... O Jezu, prawie telefon mi spadł. Dobra, więc teraz czas sobie przesymulować sam mecz, więc teraz czas na... kurde, tylko co, jak to zrobić? Może zrobię widok taktyczny? Wiesz, nie, kurde. A mogę zrobić konfigurację, że nie mogę... Czekajcie, mogę zmienić, wybierz drużynę. Mogę zrobić w środku. Aha, muszę wybrać. No to nie zrobimy. To wiecie co, po prostu zrobimy chyba widok taktyczny po prostu. Dobra, chyba tak to może być, tylko jeszcze muszę zrobić jedną konfigurację. Zrobimy sobie na pewno ustawienia gry. I będzie tak, rywalizacyjna jest. Legendarny, typ rywalizacji i zależny od piłkarza. To będzie ciekawie też. I długość połowy lecimy. I lecimy w tyle. Dobra. Więc moi drodzy, czas na finałowe starcie. Reprezentacja Francji kontra broniący tytuł reprezentacja Anglii. Zobaczmy widok taktyczny i rozpocznijmy ten finałowe starcie. Francja kontra Anglia. Francja, nie wiem gdzie dotrwała w poprzedniej części, ale była chyba w ćwierćfinale, przegrywając z Meksykiem. I zobaczmy, jak se poradzi Francja, a jak se poradzi Anglia. Zacznijmy, oczywiście będę wycinać i będą jakieś najlepsze akcje, żeby też nie było jakichś nudów oczywiście. Bellingham, Jack Grealish może być lewa strona. Próbuje się tutaj teraz przebiec, chociaż próbuje się do środka Jude Bellingham. Czy będzie podanie do środka, czy jednak może tutaj do kolegi jest odebranie Konate. Do Coumana, albo po prostu wam dam cały po prostu. Tchouaméni. Będzie szansa, podanie do prawej strony Kingsley Coman. Jest odebranie, Luke Shaw próbował, ale teraz to jest piękne podanie, leżąc. I teraz mamy tutaj szansę, jest podanie z główki, Theo Hernandez. Oj, mamy szansę, Rabiot strzela! Broni bramkarz! Było blisko! Jeszcze Coman, Tchouaméni. Tutaj nie ma odebrania piłki, próbowali, jest odebranie. Kane. Oj, Bukayo Saka, prawa strona boiska. Czy Bukayo Saka da prowadzenie? Próbuje do Grealisha. Strzał! Gol! Jack Grealish daje prowadzenie! 1-0! Ale tutaj teraz się dzieje. 1-0 dla Anglii. I co to tak się skończy? Czy Anglia po raz kolejny obroni tytuł? Może. Zobaczmy, to staje. Może być kosa, jeszcze próbuje Antoine Griezmann. Próbuje się przejrzeć, bo ale strzał! Będziemy mieli rzut rożny. Jordan Pickford, no na razie jest dobrze. Antoine Griezmann, 13 minuta spotkania i tutaj teraz musi pięknie podać piłeczkę do Kylian Mbappé albo Oliviera Giroud. Albo nawet Coumana. Zobaczmy, Antoine Griezmann. Czy będzie... Podanie do środka i danie na Kyliana Mbappé! Niestety nie, Mbappé tutaj jest troszeczkę dalej. Kingsley Coman, może być szansa. Strzał na bramkę! 1-1! Ale szybki kontratak! I mamy remis! Mamy 1-1! Kingsley Coman i Bukayo Saka. Nie, przepraszam, Jack Grealish, nie Bukayo Saka. Z bramką! Ależ tutaj finał! Po 4 minutach mamy dwie bramki. 4 minuty dwie bramki, bardzo ładnie.
Miodzio, Henderson, Saka, sobie postrzelam palcami, John Stones, Saka, zobaczmy, Rice, Saka, próbuje niestety przyjęcie piłki, Mike Maignan, gdzie poda? Pięknie to jest podanie do środka, pięknie Tchouameni, może być podanie do lewej strony, próbują tutaj jeszcze Rabio, Upamecano, z okolicy drużyny Griezmann, Rabiot, Antoine Griezmann, czy będzie podanie, czy jednak może być szansa na strzał na bramkę, Antoine Griezmann 2-1, Antoine Griezmann, 22 minuta i mamy bramkę na 2-1, wow. No nikt się tego chyba nie spodziewał, a w szczególności reprezentacja Anglii. No z Argentyną może było łatwiej, ale Francja to jednak jest bestia. Francja to jednak jest bestia jako reprezentacja. Jednak. Hernandez, Saka, Anderson, zobaczmy Jordan, czy może tutaj będzie podanie, czy jednak wybiegniecie na skrzydło, Bukayo Saka. Zobaczmy, próbuje teraz Anderson. Podanie teraz do środka, Bellingham jest spalonym, Ederson, Bellingham, odebranie piłki i ma, gramy dalej, Olivier Giroud. 27 minuta na zegarze. Oj, teraz szansa reprezentacji Anglii, Saka wybiega na prawą stronę, obok niego Rabiot. Próbuje dribblingiem. Podanie teraz do Kyle Walkera, Saka. Może będzie dośrodkowanie, czy jednak gdzieś wyhaczą, próbują pięknie. Może teraz do środka, jednak znowu do Saki, ale tutaj próbują. O, ale piękny sito. Bellingham, czy to będzie piękny strzał na bramkę? Kyle Walker, no tutaj piękne zgranie. Zgranie także, rzut rożny. Próbowała reprezentacja Anglii, no próbują widzieć na tych skrzydłach. No wiadomo, na tym lewym skrzydle nie można lekceważyć Teo Hernandeza. Nie można go lekceważyć jakkolwiek dla tej lewej obronie. Luke Shaw. Będzie podanie do Saki. Saka. Dośrodkowanie. Jeszcze próbuje Luke Shaw. Zobacz, może być szansa. Może jeszcze spróbują Bukayo Saka. Jednak jeszcze może być dribbling. No nie wiem gdzie podać, nie wiem co się dzieje. Saka próbuje odebranie piłki i gramy dalej. Teraz z kontrą wychodzi reprezentacja Francji, Griezmann próbuje wybić na lewe skrzydło, Harry Maguire obok niego, ale no tutaj chyba szybszy jest już Kyle Walker, który wróci na pozycję. Griezmann, ujojoj, jest szansa, a tu Griezmanna. Griezmann, a na sam, podanie, 3-1, Olivier Giroud, nie, Rabiot, czy kto to jest, nie, Rabiot, właśnie, nawet nie widziałem. Powinien być Rabiot. Francja 3-1. Anglia w strachu. Stracą tytuła mistrza. Rabiot, no tutaj się pięknie poskładali. Kurde, ale tutaj teraz poskładała reprezentacja Francji. Teraz będzie ciężko tutaj wrócić reprezentacji Anglii na szczyt. Będzie ciężko. A może jest szansa. Bellingham. Lewa strona, to może być podanie do środka. Oj, dribbling. Próbuje tutaj pięknie, pyk. Obok niego Jonathan Klaus, zeszytkowanie. I broni chyba Konate. Mbappe. No i ten chyba wybiegnie, no ale Kyle Walker obok Kyliana Mbappe. Próbuje, biegnie, a Mbappe wyprzedza Walkera. Podanie do tyłu. Rabiot. Może być podanie, może jednak być zeszytkowanie. Jest ślizg, będzie mieli odwiedzany faul. Nie. Rabiot dalej walczy. Odebranie, Kyle Walker, jedna minuta, więc teraz muszą szybko zrobić kontratak, żeby jakkolwiek mieli tutaj jeszcze szansę. Oj, wywalenie piłki polskiej przez Harry'ego Kane'a, niestety Bellingham nie dobiega i będziemy mieli koniec pierwszej połowy. Na razie Francja 3, Anglia 1. Ale się nam zapowiada druga połowa. Francja niszczy już Anglię w pierwszej połowie. Zobaczmy statystyki jakkolwiek tego, 60% posiadanie piłki przez Anglię. Nie robię zmian, żeby nie było. Rabiot, Griezmann, o, ale ta skosa, Antoine Griezmann, kontuzja, Rabiot.
Ja tym miejscem chyba powinienem go zmienić, przepraszam, ale jeżeli on ma kontuzję, chociaż nie ma, no oczywiście kłamę jak zwykle. Zresztą no, widzę takiego jednego skurczysyna na ławce. To dalej nieważne. Nie przebleję tego. Dalej Griezmann będzie strzał i Rabiot 4-1. Pop kontuzja i strzela dwie bramki, ja pierdyle. No i Francja chyba pożegnała Anglię z ponownym zdobyciem pucharu reprezentacyjnym. A przynajmniej jeden plus, Polska przeszła dalej. Przynajmniej jeden plus. Poradziłaby sobie z Holandią, gdyby nie ten karny Lewandowskiego. No szkoda, no szkoda. Bellingham, Shaw. Grealish. Zobaczmy Jack Grealish. Podanie teraz do prawej strony. Kyle Walker. Anderson. Stones. Anderson. Oj. Podanie teraz do prawej strony boiska. Saka może być, ale obok niego Hernandez już na miejscu. Próbuje. Niestety sito nieudane i teraz może być Francja z kontrą. Rabiot. Mbappe. Kylian Mbappe. Zobaczmy obok niego Saka. Piękne podanie teraz do Rabiot. Ale go teraz wypuści Olivier Giroud. Może być szansa na 5-1. Jest, ale Pickford broni. Mamy rzut rożny. Pickford pewnie wnerwiony. Mamy zmianę w reprezentacji Anglii. Bukayo Saka schodzi. Schodzi jeszcze Jordan Henderson. Wchodzą za niego. Phil Foden. I ktoś tam jeszcze. Griezmann. Dośrodkowanie. Wchodzi Madison, więc może być ciekawy jeszcze przez ostatnie 30 minut. Foden. Stones. Ale okay, na posterunku tutaj teraz będą próbowali. Niestety teraz odebranie. Theo Hernandez. Dribbling, dribbling. Jest odebranie, chociaż jeszcze jest szansa reprezentacji Francji. Kylian Mbappé. Żółw na lewej stronie próbuje. Próbuje tutaj piękne przyjęcie i mamy 5-1. Czy to nie był spalony? Nie! Kylian Mbappé strzela bramkę. No i tutaj już po prostu błąd bramkarza i chyba reprezentacja w Anglii ma chyba tego dosłownie dość. Zrobimy tę zmianę, niech wejdzie sobie Lucas Hernandez, niech pogra sobie z braciszkiem. Oczywiście zmienię kamerę, przepraszam. Już kurde, o dobra, pięknie. Nie wiem jak z tym kliknem 2 ZR2, nie mam pojęcia. Jude Bellingham. Teraz tutaj próbują tyłami, Kyle Walker. Będzie szansa, Kyle Walker jeszcze tutaj próbuje, Phil Foden, Madison, Rabiot, Giroud, Hernandez, oj faul, gramy dalej, Giroud, Mbappe, oj Rabiot ze strzałem, Pickford broni, mamy rzut rożny. Mamy jeszcze rzutą kartę dla Phila Fodena za ten niepiękny wślizg. Kolejna zmiana, niech wejdzie sobie Kolomuani, niech sobie wejdzie, niech sobie pogra. Dembele nie będę wpuszczać, nie grzej ławy, gnój teraz. Nie dam mu, nie daruję. Mamy szansę na 6, strzał na bramkę, jeszcze tutaj próbowała reprezentacja Francji, ale mamy teraz tutaj może kontratak w Anglii. Harry Kane. Luke Shaw. Bellingham. Do środka, pięknie. Teraz tutaj na skrzydło, oj tutaj kosa, jeszcze grają, jeszcze przy piłce Anglia. Próbują Stones, Bellingham, Madison, Foden, oj Rabiot, oj oj oj, Mbappe, Kolomuani, Tchouaméni. Mamy też szansę, Kingsley Coman, Tchouaméni. Coman, oj, oj, Klos, jest, tutaj jeszcze próbuje Francja, Rabiot. Tutaj jeszcze próbują, Rabiot jeszcze tutaj próbuje, Griezmann, broni Pickford. Jeszcze Pickford, wiadomo, wpuścił 5 bramek, ale może jednak nie wpuści więcej. Wybicie jeszcze piłki przez bramkarza, mamy zmianę w reprezentacji Anglii, no chyba już takie ostateczne. Wchodzi Rashford za Grealisha, czyli jednego zdobywcy bramek, jedynego zdobywcy. Czy to jest klątwa Kane'a? Chociaż nie, bo poprzednio wygrali, to nie wiem.
Może ten sezon? Możecie wszyscy wyrzucić Kane'a i by zagrali lepiej, prawda? Griezmann i z główki, pięknie. O, jest pięknie, to może być podanie. Zobaczmy Harry Kane, czy to teraz będzie siadł Phil Foden. Stones. Kyle Walker, ale tragiczne podanie. O, ale teraz si to, przepraszam, co powiedziałem. Odszczekuję. Harry Kane, teraz może być szansa dla niego. Harry Kane, nie, podanie! Niestety broni Manion. I nie będziemy mieli akcji, ani bramki. Anglii. Czy tak się ten mecz zakończy? 5 do 1, dosłownie... Dosłownie rozgromienie. Przepraszam, Anglii. Zobaczmy, Teo Hernandez. Może szansa, sam na sam wbiega z Pickfordem, broni Pickford. Teo próbował, niech będzie sobie Dembele, no dam go ci na chwilę. Ale tylko tyle ci dam, bo nie myśl sobie, że ja ci więcej dam. Jeszcze z główki próbował, jeszcze Tchouaméni. Może być podanie to tutaj do Mbappe, Hernandez, Griezmann. Kolomuani, Rabio. Griezmann, rzut rożny. I to chyba koniec już, to już jest koniec. Ostatni rzut rożny, jedna akcja i Francja może poczęstować się zwycięstwem z Anglią. Tchouaméni. Kolomuani, 6 do 1. Tam nie wiem, czy był spalony, no bo był obok obrońcy. A jednak, TTS, cieszymy się obok kibiców reprezentacji Anglii. Jak chcę tego zobaczyć, to nie było spalonego. Bo mogłem tego nie zauważyć. O, nie wiem, bo chyba był Walker dalej. Nie wiem, tego nie widziałem zbytnio, zobaczę co później. I takim sposobem reprezentacja Francji dosłownie dominuje nad Anglią. No po tym pierwszej bramce już myślałem, że coś będzie, jednak to był po prostu czysty fart. Jack Grealish strzelił bramkę i po prostu możemy zakończyć taki mecz, że Francja wygrywa puchar. Anglia nie zdobywa po raz kolejny tytułu reprezentacji. Kylian Mbappé i spółka. To co mnie poskładali Anglii. No i Harry Kane zdziwiony. Nic nie wygra w tym sezonie. No szkoda. Zacznę teraz podniesie puchar. No to nie może być Mike Maignan. Czy Kylian Mbappé chyba jest kapitanem? Czy to Giroud? Przepraszam, już ciemno jest, więc... A nie, Kylian Mbappé, no właśnie. Gdzie jest Giroud? A z tyłu stoi. No i reprezentacja Francji. Dosłownie dominując. Wygrali 6 do 1. Francja wygrywa tak mocno, że nawet Mbappé ręce się dosłownie wliczą w puchar. I to jest zasługa wszystkich, to jest zasługa dosłownie tego comebacku. W poprzednim turnieju nie dali rady, a tu proszę, jednak sobie dali radę z Anglią. Proszę bardzo, Argentyna nie dał rady, bo pokonała ich Finlandia, to też było zaskoczeniem. Byśmy mieli mecz Włochy-Argentyna, to proszę bardzo, reprezentacja Francji wygrywa puchar reprezentacji. I jakbyście chcieli kolejną część z tego, bo mogę nagrać jeszcze jakąś kolejną część z tego, bo to też nie ma problemu dla mnie. Więc lecimy dalej, zobaczmy ten dosłowny finał grozy. Finał 6 do 1, Jezus Maria. To zobaczcie statystyki, kto był królem strzelców. O, Jarzabal był królem strzelców, obok niego Giroud, Griezmann, Torres, Pepi, Ronaldo, Lukaku, Kane, Sorloth, Rodri, Saka, Lewandowski, Müller, Depa i Serge Gnabry. Zobaczmy sobie jeszcze asystentów, przepraszam. Jest Antoine Griezmann, Coman, Oyarzabal, Oursnes, Gündogan, Bonaventura, Jorginho, Pulisic, Mbappé, Rodri, Gakpo, Provod, Müller, De Bruyne, Alibek. Czyste konta, Donnarumma, Ter Stegen, Pickford, Manion, Dibusz, Olsen, Ward, Simon i Costa. Teraz mamy tutaj rzute kartki na więcej. Stones, Jorginho, Hernandez, Bellingham, Griezmann, Ake, Ruiz, Tchouaméni, Milanowicz, Davis, Giroud, Darmian, Gundogan, Bonaventura i Blind. I czerwone kartki, De Jong, Alvarez, Haaland, Salidilek, Mari i Kiwior. I tyle. Także ja chcę sobie tylko jeszcze zobaczyć, jak to wszystko wyglądało. Bo kurczę, fajnie się to robiło, fajnie. Zaskoczenie pierwsze to było pokonanie Finlandii przez pokonanie Argentyny przez Finlandię. I tutaj jeszcze później pokonanie jakkolwiek
Też Belgii też było zaskoczeniem. No Polska walczyła do końca, niestety im się nie udało. Gdyby nie ten karny, gdyby nie ten karny. Tutaj nie ma zaskoczeń. No nie ma. Później tak. No i tutaj dyskryminacja. To są nie dyskryminacja, to dominacja samego Mbappé i spółki. Także dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. Jeżeli byście chcieli kolejny turniej z takiego czegoś, no to piszcie w komentarzach, dawajcie lajki i oglądajcie. Bo też to mnie jakkolwiek, wiecie, inspiruje do dalszego nagrywania. Trzymajcie się. Do następnych odcinków.